Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Agnieszka Kucik i dzisiaj mam zaszczyt moderować rozmowę z Marcinem Polakiem, pisarzem, dziennikarzem i tłumaczem z Austrii, którego mam wrażenie, patrząc tak na tak licznie zebraną publiczność, wcale nie ma co przedstawiać. To nie lada wyzwanie zapowiedzieć tak znakomitego gościa, autora wielu książek, z których zaledwie wybór piętrzy się tutaj na stole. Prawie wszystkie tytuły, prawie wszystkie jego książki dostępne są w języku polskim. Oprócz książek, pan Polak jest także tłumaczem. Tłumaczem dzieł m.in. przyjaciela Ryszarda Kapuścińskiego. Jest zatem ambasadorem kultury polskiej w świecie niemieckojęzycznym, a także laureatem licznych nagród. Tu wymienię tylko kilka, jak na przykład Literacka Nagroda Europy Środkowej, Angelus w roku 2007, czy też Rzymska Nagroda Książkowa na rzecz Porozumienia Europejskiego, czy też Nagroda imienia Karla de Reciusa, przyznawana najlepszym tłumaczom literatury polskiej na niemiecki. Nie sposób tutaj krótko podsumować tak obszernego dorobku. O każdej książce można by przeprowadzić osobne spotkanie, czy nawet konferencję naukową. Tu słyszałam właśnie też tylko o przedostatniej książce Skażone krajobrazy odbyła się taka konferencja, bo ta książka była główną osią konferencji w Pradze poprzedniego lata na Uniwersytecie Karola w Pradze. Trudno też krótko opisać, jaki jest to jaki gatunek literacki, którym posługuje się Marcin Polak. Jest to coś na pograniczu eseju, reportażu, opowiadania, czy takiego literackiego śledztwa. Obawiając się, że nie będę w stanie powiedzieć nic poza takie właśnie słowa klucze, że mamy tutaj przed sobą specjalistę od Europy Środkowo-Wschodniej, znawcę tematów związanych z Galicją, czy z takimi tematami jak topografia, pamięć, migracje, krajobraz, zagłada, czy genealogia zła i nazizmu, pomyślałam, że krótko opowiem jakby własną jakby drogę do książek Marcina Polaka, które zaczęłam czytać na studiach, studiując filologię germańską na Uniwersytecie Warszawskim. Moich pierwszych zajęciach dotyczących współczesnej prozy austriackiej to była pierwsza książka, którą jakby przeczytałam, to była Śmierć w bunkrze. Zajęcia prowadził pierwszy tłumacz pana Polaka, pan Andrzej Kopacki. I myślę, że to nie był przypadek, że właśnie ta książka była pierwszą, którą omawialiśmy, bo jest to książka, którą rzeczywiście można świetnie wykorzystać, korzystając z najnowszych teorii literatury, czyli jest to książka, która rzeczywiście też jakby nie tylko temat, ale i forma, jakby uczy, można się z nim wiele nauczyć, także też obecnie jakby prowadzę zajęcia z moimi studentami na Uniwersytecie w Poznaniu, też zaczynamy od książek Marcina Polaka. Dzisiejsza nasza rozmowa dotyczyć będzie najnowszej książki Topografia pamięci w tłumaczeniu Karoliny Mintal. Jest to zbiór esejów, w którym znajdziemy różne tematy. Jest i o pograniczu, jest i o obrazach Galicji, są i historie rodziny, jest i też temat Udymalu, czyli genealogia powstawania faszyzmu, jest i o pamięci i o wyciąganiu z niepamięci. Warto zauważyć, że są to tematy tak bliskie miejscu, w którym teraz się znajdujemy, ośrodkowi Brama Grodzka, Teatr NN, który dzisiaj też pan miał okazję zwiedzić. I nie po raz pierwszy, ale myślę, że tutaj jest wiele tematów wspólnych. Chciałabym zacząć od tytułu książki, Topografia pamięci. Pojawia się w niej przestrzeń.
Przestrzeń, która Pana intryguje, to Europa Środkowo-Wschodnia. Galicja. Świat, którego już nie ma, który ma wiele znaczeń. Tutaj taki, pozwolę sobie przytoczyć krótki cytat, myślę, że bardzo taki bazowy. Galicja. Prawda i mit, przesądy i fakty, idealizowanie i rzeczywistość, rozbieżne poglądy i wiele różnych spojrzeń, dużo interpretacji tamtego regionu i jego historii, od mitu do rzeczywistości. To krótki cytat, w którym przedstawia Pan jakby wiele znaczeń, jakie niesie ze sobą przestrzeń Galicji. Moje pytanie brzmi następująco. Dlaczego pamięć łączy Pan z przestrzenią? Dlaczego widzi Pan ją materialnie i zmysłowo, a nie abstrakcyjnie? Łączy ją Pan z przedmiotami, z ludźmi, a nie z pojęciami? Skąd taki pomysł? Ja zostałem wychowany w domu dziadków. I mój dziadek pochodzi z takich terenów, to dzisiaj Słowenia. A wtedy to były jakieś tereny mieszane. Dzisiaj to są słoweńskie, a wtedy to były Austria, Austro-Węgry. Mieszane tereny. I ta moja rodzina oczywiście była niemiecka, to znaczy austriacka. I to taka mała miejscowość, to się nazywa Tyfla. Dzisiaj to jest Laszko. Każdy, który pojedzie do Słowenii, zna Laszko piwo, prawda, bo to jest największy browar tam na Słowenii. I stąd właśnie ja sobie myślałem, to zawsze jest związane, ta pamięć w tej rodzinie zawsze była związana z miejscami. Potem mój dziadek był początkującym adwokatem w Kociewie. Kociewie to znowu była taka wyspa. Wtedy była wyspa taka niemiecka. I potem ta cała historia mojego ojca też to zawsze jest związane z miejscami, to jest zawsze związane z regionami. I tutaj ja zdałem sobie sprawę, że ta cała moja podróż przez tą historię środkowoeuropejską jest związana jednak z miejscami, jest związana z nazwami, prawda? Czy to są regiony, prawda? Czy to są kraje, czy to są miejsca. A przeważnie to są miejsca. I dlatego ja wybrałem tą drogę. Nie wiem dokładnie, w której książce, czy w którym pańskim artykule przeczytałam następującą anegdotę. Wiemy, że bardzo Pan lubi chodzić w antykwariatach w Wiedniu. I wspominał Pan, że będąc właśnie w antykwariacie, wybrał Pan jedną z książek i podchodzi Pan do sprzedawcy i pyta, jaka jest cena, ile to kosztuje. I sprzedawca tak zastanawiał się, otworzył książkę, zobaczył przetłumaczone z języka polskiego, machnął ręką i powiedział, będzie jeszcze taniej, Pan już obniżył. Czyli zajmuje się Pan Europą właśnie środkowo-wschodnią, czyli, no ale zawsze jest to jakby taka topografia no, negatywna, jakby zawsze było jej przypisywane. No nie była ona jakby w takiej świadomości społecznej w Austrii, czy też na przykład w Niemczech Zachodnich. Pisze o tym na przykład Karl Schlegel, który też zawsze mówił o tym, jak to jest, no zawsze była jakby tak kojarzona, to co jest na wschodzie, no jest takie jakby no nieciekawe, negatywne. Ja pytam, skąd u Pana wzięło się to zainteresowanie i pasja? No wie Pani, to teraz muszę się przyznać do tego. Ja pochodzę z takiej rodziny bardzo nazistowskiej. No i ja wybrałem studia moje, to studia właśnie slawistyki, wybrałem na złość babci. Więc to nikomu nie radzę, żeby wybrać studia na złość babci. To jest niemądre. Jak babcia nienawidzi lekarzy z tego powodu, owego powodu, potem wybrać medycynę na studia, to może źle się skończyć. Prawda? I tutaj to jest po prostu bardzo nieinteligentne. Ja tak zrobiłem, bo wtedy moja babcia, ona była bardzo stanowcza. Taka. I ona była głównym ideologiem w tej rodzinie. Nazistowskim ideologiem, można by powiedzieć. Prawda? I ona chciała koniecznie, żeby ten jej ukochany wnuk też prowadził tą drogę, i jak cała rodzina nazistowską, taką prawicową. Więc kiedy ja musiałem wybrać studia, to ona powiedziała, a ty idziesz na germanistykę. To ja zawsze dobrze byłem z literatury. Więc ja powiedziałem, no na pewno nie. Ja na slawistykę. Choć w tym czasie
zupełnie pojęcia nie miałam, o co chodzi, prawda? Co to jest. Bo wtedy myśli jeszcze nie znali. Bardzo mało, bardzo mało była znana. Ja przyznam, w domu mojego ojczyma, który był bardzo kulturalnym człowiekiem, miał bogatą bibliotekę, parę tysięcy książek. Ja pamiętam dwie książki polskie, to były Chłopy Raymonda i Głowady z Sienkiewicza, no, polska książka, prawda? No. Więc ja czytałem Głowady, te chłopy zacząłem czytać, potem odłożyłem wtedy, to były jakaś ludzka. Żadnych czeskich autorów, nie pamiętam, żadnych tam jugosłowiańskich, oczywiście Rosjanie byli. Rosjanie tak, bo to był Dostojewski, był Tolstoj, był Lermontow, wszyscy, no prawie tam cała rosyjska, no. Ale polska literatura, czeska literatura, tego nie było. Myśmy tego nie znali, prawda? I to, a w tym czasie, no to niestety tak to było, prawda? W tym czasie tylko eksperci, oczywiście, no oni widzieli, prawda? Ale normalny, przeciętny czytelnik austriacki czy niemiecki bardzo mało o tym wiedział. Wie pani, to się zmieniło na całe szczęście, prawda? Ja sam jestem tłumaczem literatury polskiej. My ciągle byśmy walczyli, prawda? Myśmy przekonali wydawców, prawda? Trzeba tłumaczyć tego autora, tego, prawda? I to jest fantastyczna literatura. I ja to przyznam, że 20-30 lat temu to było bardzo trudne. Teraz to już o wiele łatwiej, prawda? Bo polska literatura już ma swoją pozycję. No, nie ukrywam, jeszcze trzeba więcej tłumaczyć, przekonać jeszcze więcej ludzi do czytania tego. Ale teraz już nie jest tak jak wtedy, ale wtedy tak było. Taki negatywny obraz, zwłaszcza w takich rodzinach jak moje, prawda? Bo proszę pani, co się nawiązuje z tym nazistowskim poglądem, prawda? Że to jest antysemickie, antysłowiańskie oczywiście, prawda? Więc to jest takie myślenie, ten świat słowiański to jest mniej warty, prawda? Że w ogóle nie warto tam pojechać. Jak ja pierwszy raz tutaj do Polski pojechałem jako student, przecież babcia była załamana. A po co ci to polski? Przecież co ty tam chcesz, prawda? Oni cię zabiją, prawda? Albo kradną coś tam. To nie ulega wątpliwości. Moją pierwszą polską lekcję odebrałem w dzieciństwie. Miałem wtedy 5-6 lat i mieszkałem w Linzu nad Dunajem, w stolicy kraju górnej Austrii, w dzielnicy, którą przed niszczycielską wojną nazywano Willową, by po latach powrócić do tego określenia. W czasach, o których tu mowa, w późnych latach 40. i na początku 50. niewiele pozostało z dawnego, solidnego, mieszczańskiego dobrobytu. Domy były zrujnowane, ogrody zapuszczone, ulice dziurawe, ludzie ubożsi. Do tego obrazu nędzy pasowało to, że niedaleko domu moich rodziców, w uszkodzonej przez bomby dużej willi, zakwaterowano uchodźców, Volksdeutschów, jak wtedy mówiono, nie wdając się w szczegóły ich pochodzenia. Później dowiedziałem się, że były to pochodzące ze Śląska albo z Łodzi niemieckie rodziny, które uciekły lub zostały wypędzone. My jednak bez zastanowienia i z niechęcią nazywaliśmy ich Polakami, ponieważ pochodzili z tej części świata. Polacy, nazwa, którą słyszałem wtedy pierwszy raz, nawet dziecięcym uszom wydawała się czymś zarówno biednym, jak i okropnym. Jeszcze biedniejszym i straszniejszym niż nasz własny świat, który był wówczas dostatecznie żałosny. Było to kilka rodzin, które tłoczyły się w zrujnowanym domu, przede wszystkim kobiety i dzieci, dorosłych mężczyzn w ogóle nie pamiętam, być może polegli albo dostali się do niewoli. Polacy, co dla dzieci z naszej ulicy było jasne, zasługiwali na pogardę i kpiny. Dlaczego tak myśleliśmy? Nie potrafię dzisiaj powiedzieć. Po prostu tak było. Czuliśmy się lepsi od nich, mimo że w tamtych latach my też cierpieliśmy niedostatek i nie mieliśmy porządnych ubrań, ale byliśmy u siebie. Oni natomiast byli przybłędami, niechcianymi obcymi, mówiącymi w obcym dialekcie, który wydawał się nam zabawny. Polski. Był to dla nas wystarczający powód, żeby ich wyśmiewać i odsunąć od siebie. Nie mogę sobie przypomnieć, czy ci nielubiani przez nas sąsiedzi jakkolwiek nam dokuczali albo się naprzykrzali, byli spokojnymi, porządnymi ludźmi i przypuszczalnie cieszyli się z tego, że po zawierusze wojennej i ucieczce mają znowu jako tako bezpieczny gród pod nogami i dach nad głową. A
ale my na to nie zważaliśmy. Dzieci, jak wiadomo, potrafią być okrutne i niesprawiedliwe. Nabijaliśmy się więc i szydziliśmy z wypędzonych, jak oficjalnie ich nazywano, wykrzyczawszy przedtem za nimi z bezpiecznej odległości jakieś przezwiska i głupie wierszyki. Jeden z nich pozostał mi z jakiegoś powodu w pamięci. Być może dlatego, że był taki niedorzeczny. Polacy kradli piernaty, łajdacy. Z jakiego powodu oni, którzy naprawdę byli niemieckimi wysiedleńcami, wypędzonymi, mieliby kraść akurat naszą pościel? Nie wiem. Wiem tylko, że niektórzy, przede wszystkim kobiety, wyraźnie obrażali się na ten wykrzykiwany zza płotu wiersz. Raz nawet widziałem, jak jedna z nich się rozpłakała. Wymyślaliśmy też dla nich różne przezwiska, przy czym Polaken albo Wasser Polaken zaliczały się do najłagodniejszych. Przytaczam je tutaj dlatego, że w moim przypadku było to nie tylko niegrzeczne, ale i nadzwyczaj głupie. W końcu sam przecież nazywam się Polak. Ale to oczywiście nie mogło mnie powstrzymać przed nazywaniem tak tych, których chciałem obrazić. Kiedy dzisiaj myślę o tamtym epizodzie, czerwienię się ze wstydu. Po pierwsze dlatego, że bezpodstawnie kpiłem z ludzi, którzy i bez tego zostali dostatecznie skrzywdzeni przez los, a po drugie z powodu własnej głupoty. Jak Polak może wymyślać komuś innemu od Polaków? Zastanawiam się wtedy czasami, jak to możliwe, żeby dzieci w ten sposób reagowały na obcych, na innych. Gdzie się tego uczą? W domu czy na ulicy? Od dorosłych czy od innych dzieci? Dlaczego taki stereotyp wroga jest przekazywany z pokolenia na pokolenie? W każdym razie terminów Polaken albo Wasser Polaken sami na pewno nie wymyśliliśmy. Musieliśmy je od kogoś usłyszeć. Badanie historii własnej, ale także cudzej, bez żadnych uprzedzeń, jest najważniejszym warunkiem zrozumienia samego siebie, znalezienia własnej tożsamości i spotkania się z innym na równym poziomie. Bez historii nie da się tego zrobić. Nigdy nie wolno nam ulec pokusie, by chcieć wyrzucić za burtę ówczesne narodowe narratywy, chcieć je wymazać z pamięci, ponieważ boimy się, że gdy się z nimi skonfrontujemy, mogą coś popsuć, stać się przeszkodą. Wszystko musi zostać powiedziane, spisane, nawet jeśli jeszcze dziś może być bolesne. Wszystkie historie muszą zostać opowiedziane. Nie wolno przemilczeć żadnej tragedii. Musimy jednak stale przy tym pamiętać, żeby nie stracić z oczu naszego celu, którym jest zrozumienie innego, zaakceptowanie go takiego, jaki jest, z całym ciężarem jego historii. Tematów, które pan porusza, są właśnie wspomnienia z dzieciństwa, czy też właśnie wątek pańskiej rodziny. Rodzinny, poznajemy historię członków pana rodziny. Proszę znaną też i z pozostałych książek. Mowa jest o pańskim, przez topografię pamięci, mowa też jest o pańskim ojcu, zbrodniarzu wojennym, o którym poświęcał pan książkę Śmierć w bunkrze, ale w tej książce ostatniej, Topografia pamięci, dużo miejsca poświęca pan dziadkom, babci i dziadkowi, którzy popierali również ideologię nazizmu. Tekst, który bardzo mnie poruszył w tej najnowszej książce, to opowieść o dziadku, to tekst, myślę, że literacko wyjątkowy. Napisany jest w pierwszej osobie, z perspektywy dziadka. Instancja narracyjna stara się podjąć język i sposób myślenia opisywanej postaci. Nie w celu relatywizowania zła, jest to raczej taka wariacja na temat właśnie skąd to zło i takie sondowanie źródeł zła. Czy mógł pan powiedzieć coś więcej o tym tekście? No tak, to jest oczywiście, no jest wyjątkowy tekst w tym całym zbiorze, bo to jest jedyny tekst teatralny, bo ten tekst właśnie został napisany do teatru, to nie teatr taki w tym sensie jak tutaj, prawda, ale to jest taki projekt teatralny, bardzo ciekawy zresztą, austriacki, a to się nazywa Ganymed. I to już parę lat one to robią i to tak powstaje. Czy reżyserka prosi tam 10 czy iluś tam autorów, czy autorek, żeby wybrali jakiś obraz.
Na przykład to w tym wypadku to jest Muzeum Narodowe Sztuki Pięknej w Wiedniu. I tam, żeby wybrali jakiś pojedynczy obraz i potem do tego obrazu, żeby pisali tekst. Albo to też, czasem to jest grupa, gdzie oni tańczą tam, prawda, czy tylko muzykę. Ja w moim wypadku oczywiście lubię tekst, pisany tekst. I potem bardzo dobry aktor, to no nie gra ten tekst, ale on recytuje, jak dzisiaj pan tutaj tekst piękny recytował, prawda? I on tam po prostu stał przed tym obrazem i w tym wypadku to był obraz Archibolda. Nie wiem, może państwo znają, prawda? Był taki włoski malarz. I on czytał, czy recytował ten tekst o moim dziadku. Prawda? Mój dziadek to był ukochany, ja bardzo go kochałem, to był najlepszym dziadkiem na świecie, ale też był nazistą, bardzo okrutnym zresztą, ale jednocześnie on był myśliwym i on w ogóle on był z powodu był prawnikiem, ale on wolał jednak lasy, on wolał jednak tam być myśliwym, polowanie, tak, iść na ryby i te rzeczy, też wypić bardzo lubił. Też jest drugi tekst, który mojemu dziadku, prawda, kiedy ja pierwszy raz się opiję razem z dziadkiem, idziemy na ryby, ja wtedy mam 5 lat i potem do tych ryba idziemy do knajpy, prawda? I ten dziadek z swoimi przyjaciółmi, oni siedzą tam i ja taki malutki siedzę, prawda, i oni sam mamiają dla mnie jakieś tam alkohol, prawda, i zachęcają, żebym ja pił. No oczywiście. Grzeczny, prawda, niemiecki chłopak tutaj siedzi, pije, prawda, aż myśmy się upili, dziadek i ja, prawda, myśmy wrócili, no to moja babcia, która była taka kobieta, o mnie zabiła, prawda, i słusznie, prawda, ale to był mój ukochany dziadek, prawda, i oni właśnie ten tekst pisali, to był bardzo, bardzo ciekawy ten projekt jest i ja tutaj też drugi tekst pisałem o Putinie, na przykład jest taki obraz, w tej samej galerii. I to bardzo jakieś ciekawe, bo ona wtedy jakim trochę innym sposobem to powstał ten tekst, bo ona z śpiewaczką z opery wiedeńskiej, ona, ta reżyserka, bardzo chciała, żeby ta śpiewaczka coś tam robiła w tym programie. Więc ona chodziła z tą śpiewaczką przez ten Muzeum Sztuki Pięknej. I nagle ta śpiewaczka stoi przed obrazem, to jest portret holenderski starej kobiety. I ta śpiewaczka mówi, to jest przecież Putin. I rzeczywiście, to jest fantastycznie podobny do Putina. Więc oni mieli obraz, mieli aktora, prawda, tą śpiewaczkę, tylko oni szukali autora, który musi napisać tekst do tego Putina. Więc ja pisałem ten tekst, to jest taka mowa Putina, prawda, się, który odsłania swoją stronę kobiety. I ona to śpiewała. To był na tyle ciekawy, że w Wiedniu to śpiewała bardzo piękna zresztą młoda śpiewaczka, najlepsza śpiewaczka. I tutaj w Polsce, bo to było też przedstawione w Polsce, w Wrocławiu, wtedy to Bartosz Porczyk to grał. Bardzo znany, zresztą bardzo męski aktor. To fantastycznie. I w tym wypadku no, to jest tekst o moim dziadku, który był naprawdę no, ukochanym moim dziadkiem, prawda? Ale ja tutaj też piszę o nim, że takim ukochanym, bo tutaj też jest zdjęcie mojego dziadka, prawda? Który znalazłem w internecie, to dziadek jako więzień w Norymberdze. To każdy wie, prawda, co to jest Norymberga, prawda? Jakie tam procesy. On tam nie miał procesu, takim ważnym słowem nie był. Więc odezwali go z powrotem, ale zdjęcie jest, no, wygląda na nazistę 100% i był. Tak, w tym tekście rzeczywiście ta fotografia przykuwa uwagę i co jest właśnie też w innych tekstach, co zrobiło na mnie takie właśnie ogromne wrażenie, to to, że w tej właśnie narracji powstaje takie wrażenie bliskości, ale też i taki dystans do tej opisywanej postaci. I właśnie zwłaszcza ten tekst, o którym rozmawiamy,
tekst o dziadku, dziaduniu, jest też w tłumaczeniu często. On balansuje na granicy reportażu, świadectwa, czy takiego wyimaginowanego wywiadu z żyjącą osobą. I w tym miejscu chciałabym może się zapytać o inspirację, o sam pomysł i właśnie o inspirację. Tutaj na marginesie chciałam powiedzieć właśnie kilka moich takich skojarzeń, bo nie tylko jest pan tłumaczem prawie wszystkich dzieł Ryszarda Kapuścińskiego, ale także tłumaczył pan dwie książki, które też bardzo cenię. Jest to książka Oni Teresy Torańskiej, czyli wywiady jakby z komunistami, ale także książkę Henryka Grünberga Drohobycz, Drohobycz. Taka fikcja literacka, w której pisarz, która właśnie wartość świadectwa zagłady, w której pisarz jakby wsłuchiwał się w głosy świadków, wzorując się na metodzie Zofii Naukowskiej, piszącej medaliony. To odegrało jakąś Wie pani, to bardzo dobry przykład, bo do obu tych książek musiałem przekonać wydawcę. To są różne wydawcy, prawda? Jeden jest niemiecki, drugi jest austriacki. I pamiętam to, to była bajka, to była naprawdę bajka. To po prostu była bajka, bo im powiedziałem, słuchajcie, oni, Terezy Torańskiej, to jest bardzo ważna książka, żeby rozumieć ten cały świat tutaj, prawda? Żeby tutaj rozumieć, co tutaj się dzieje, prawda? Nie tylko Polska, ale też inne kraje, prawda? Bo to jest po prostu to myślenie. I tutaj to jest dla nas to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, jak ten świat tutaj się kręci, prawda? Bo inaczej to się nie da. Prawda? Tutaj nie możemy zawsze patrzeć z dystansu, prawda, i powiedzieć, no dobra, Polacy biedni, prawda, bo wtedy w tym czasie jeszcze byli biedni, prawda? Nie, musimy po prostu spróbować rozumieć, co tutaj się stało, prawda? Jaki to był ten komunizm polski, prawda, taki, owaki. Tutaj to trzeba i to moim zdaniem ta książka jest fantastyczna i też ona świadczy o tym, prawda, świadczy o tym, że Polacy potrafią przecież prowadzić te wywiady jak nikt inny. I tutaj polski reportaż, ja jestem pierwszym tutaj promotorem polskiego reportażu, polski reportaż jest naprawdę na poziomie światowym. I tutaj też, co Teresa Torańska pokazuje, naprawdę, że moim zdaniem to też są reportaże w pewnym sensie, prawda, czy wywiad rzeka, prawda, to jest fantastycznie, jak ona też technicznie to robi. Ja teraz wykładam na przykład na Uniwersytecie w Grazu, na germanistyce i tam właśnie o dziennikarstwie. I ja zawsze przyniosę jakieś reportaże polskie, zawsze wracam im uwagę na to, że czytajcie, jak chcecie zostać reporterką, bo to same dziewczyny siedzą, to trzeba czytać polskie reportaże. Albo też Terezy Torańskiej właśnie tej książki, bo to jest bardzo ważne. Grünberg to jest oczywiście inny przykład, prawda? Bo Grünberg to już nie jest dziennikarstwo. Ale Grünberg to znowu, to jest bardzo dobry przykład. Jak tutaj można opowiadać o tym już nieistniejącym świecie, prawda? Jak tutaj i to jest dla mnie, to też był w pewnym sensie był powrotem do Galicji, prawda? Bo ja już wiele lat przed tym pisałem pierwszą moją książkę o Galicji, więc to jest w ogóle świat mi bardzo bliski, z różnych powodów, bardzo mi bliski. Więc to są dwie książki, które były dla mnie bardzo ważne i do których musiałem przekonać wydawców. Naprawdę pamiętam, pisałem, prawda, potem parę stron tłumaczyłem, potem przekonałem, dlaczego to. I to jest nasza praca, to jest praca tłumaczy. I to jest, no, niestety tutaj po tym zmianie niewiele się zmieniło. A ostatnia książka, którą ja teraz jeszcze mam na moim biurku, nad którą ja teraz pracuję, to jest Monika Schneiderman. Tak. Książka też moim zdaniem bardzo ważna, świetna książka, prawda? I trzeba jak najszybciej tłumaczyć, prawda? To jest po prostu, to jest wielkie dzieło. Nie mówiąc tylko o tym, prawda, że Monika jest moim
wydaje moje książki. Jedna rękę my drugą. Może jeszcze tak bezpośrednio do tego, o czym Pan mówił. Oczywiście właśnie ta Polska Szkoła Reformatorów tutaj Pańska jest też ważną postacią. Oczywiście ma swoje korzenie i całą historię też w okresie międzywojennym, bo też tak, przecież Pana Melcer i pozostali autorzy. Chciałam zapytać, czy nie może Pan akurat też się tym zainteresowałam i szukałam przykładów na niemiecki. Tak, tak. Nie, no oczywiście, proszę Pani. Ja zawsze właśnie tutaj też ja bardzo, no, sądzę, że się dosyć dobrze znam też polski reportaż międzywojenny. Oczywiście, bo zawsze Rysiek, na przykład Kapuściński zawsze wrócił mi uwagę na to, że trzeba znać też wcześniejsze polskie reportaże, prawda? Tak samo Hanna Kral, tak samo Małgorzata Szejno, prawda? Bardzo blisko. Więc tutaj oczywiście, i wie Pani, co jest ciekawe, co jest ciekawe, bo w tym okresie międzywojennym to w niemieckojęzycznym obszarze też był wielki reportaż, też był wielki reportaż. Tutaj nie, przecież był Józef Roth, prawda? Był wiele fantastycznych pisarzy, którzy też pisali literackie reportaże. Dzisiaj niestety to tego jest coraz mniej u nas, prawda? A Polacy jeszcze tego mają, prawda? Bo jest Gazeta Wyborcza w dużej formie, prawda? I to, i tamto. Więc oni wierzą w to. Wierzą jeszcze w to, prawda, że jest potrzebny taki długi tekst, prawda? Bo to jest, ja pracowałem dla niemieckiego tygodnika Der Spiegel, prawda? Tam też mieliśmy jeszcze takie możliwości, prawda, żeby jeszcze dłużyć teksty, ale tego jest coraz mniej, I moim zdaniem tutaj Polacy to jeszcze mają i to jest bardzo ważne. Ja wydałem parę lat temu też taką antologię polskiego reportażu z wielkim sukcesem, bo naprawdę wszyscy dziennikarze się rzucili na to i mówili, och Jezus Maria, co to jest fantastyczne, przecież co oni tam robią. No. Niestety mnie nie. Tak właśnie produkt eksportowy, trzeba powiedzieć. Jak najbardziej. To jest, wie Pani, to jest naprawdę można być dumny z tego powodu. Polacy mogą być dumni z swojego reportażu, w ogóle swojej literatury, prawda? Ale polski reportaż to jest taka marka światowa. To jest marka światowa, moim zdaniem. To słyszę, ja też myślę, że to też jest, jakby przyczyną tego, że Pańskie książki są tak dobrze tutaj odbierane w Polsce i tak chętnie czytane ten gatunek, ten format literackiego jakby reportażu. Ale może wracając do wspomnianego Grünberga. Tutaj mam takiego znajomego, który wspominał, że jest to Drohobycz jest to jedna z trzech książek, które z trudem przeczytał do końca. Mocne opisy niewyobrażalnego barbarzyństwa i przemocy. No musiał co jakiś czas odkładać książkę, bo nie był w stanie czytać dalej. Tutaj na marginesie, że dwie pozostałe książki to Skrwawione ziemie Matthiego Snydera, tam między innymi opisy Wielkiego Głodu na Ukrainie oraz książka nieprzetłumaczona do tej pory na język polski autorstwa Haralda Welzera i Zenke Neissa, Soldaten. Niemiecki tytuł Żołnierze. Są to protokoły spisane na podstawie podsłuchiwanych rozmów między Niemcami niemieckimi internowanymi w Anglii, które opowiadają o codzienności zabijania. Pańskie książki też podejmują trudne tematy. Temat zbrodni, przemocy, barbarzyństwa. To też moje pytanie o reprezentację zagłady. Pytanie o warsztat, ale też takie pytanie osobiste. Jak w tekście szuka Pan języka do opisu tych zdarzeń, ale jak Pan, jako wrażliwy człowiek i artysta, radzi sobie z takimi historiami, których świadomość jakby nie daje spokoju? No wie Pani, jako autor, ja zawsze muszę znaleźć jakiś odpowiedni język do tematu. No więc tutaj do Galicji szukam inny język niż powiedzmy do książki o mojej rodzinie, o moim ojcu. Więc to jest oczywiście, to jest zawsze ten problem. Ja pisząc na przykład książkę o moim ojcu, o rodzinie,
o tych okrutnych sprawach, to ja wybrałem, umyślnie wybrałem taki dystans, też taki, taki bardzo spokojny język. Moim zdaniem tak, tak najlepiej o tym mówić, prawda? Oczywiście no, nie ukrywam, że jako syn to jest bardzo trudno rozmawiać, pisać o takich sprawach i tutaj szukać i potem znaleźć o zbrodniach, o ofiarach, prawda? I potem jeszcze opowiadać o tym. To jest szalenie trudne, to jest szalenie trudne, wstydzające, prawda? To jest gehenna po prostu. I ja umyślnie właśnie wybrałem potem tą drogę, że z pewnym dystansem to opisuję, prawda? Też zdałem sobie sprawę, że ja nie jestem sędzią mojego ojca, ja nie jestem prokuratorem mojego ojca, prawda? Ja go nie oskarżam. To nie jest moja rola, ja nie jestem od tego, ja nikogo nie oskarżam, prawda? Ja tutaj też nic nie ukrywam, prawda? Nic nie przemilczę, co ja znalazłem, to ja opisuję, prawda? I to w takim, ale spokojnym takim języku. Bo moim zdaniem to była jedyna droga właśnie do tego. Więc to zawsze tutaj też o moim dziadku, prawda, tak samo, spróbuję w takim spokojnym języku, prawda, i też jak piszę o moim dziadku, to ja zawsze zdaję sobie sprawę, że to był ukochany jednak mój dziadek. I ja do tej pory bardzo go kocham, prawda, do tej pory bardzo go kocham. Tak samo jak kocham babcię, z którą w okrutnym sposobie, dziś to wiem, zrywałem, prawda? Mam 22 lata, czy 3, już nie pamiętam, pisałem taki stanowczy list do mnie, bo ona głupia, stara babcia pisała list do mnie znowu i to potem spowodowała ten mój list, prawda, że ona pisała do mnie, ja wtedy już w Warszawie studiowałem, że ona się obawia, że ja wracam, słusznie takie były obawy, chociaż, że ona się obawia, że wracam z żoną Polką, a jeszcze może najgorzej, jeszcze gorzej, z żoną Żydówką z Polski, prawda? Więc ja miałem dosyć tego, prawda? Już miałem dotąd i pisałem taki stanowczy list, już nie chcę cię znać, babciu, prawda, już. W ogóle ten cały Amstetten, skąd ono pochodzi, tam ta cała rodzina, mam was, noszę, cześć, do widzenia. I tak to zostało, aż do śmierci babci. I to bardzo żałuję, dzisiaj się wstydzę z tego powodu, prawda? Można by to inaczej zrobić, prawda? Ale pamiętam, jak ona już no, umarła, już była blisko śmierci, ona prosiła mojego wujka, żeby napisał do mnie, bo chciałem jeszcze raz mnie zobaczyć. I on telegram, w tych czasach jeszcze telegramy się dostały, prawda? I ja oczywiście od razu tam pojechałem, sobie siedziałem w tym pociągu i sobie myślałem, a co mogę jej powiedzieć? Jedyne, co mógłbym powiedzieć, to było, kocham cię babciu, wiesz? I to wszystkie inne to jest głupstwo. I bardzo przepraszam. Nie zdążyłem, bo ona już nie żyła. No, a pamiętam, jak mój wujek, też nazista, otwierał drzwi i pierwsze słowa, które do mnie mówi, że ona umarła jako niemiecka kobieta. Więc ja wiedziałem, że w tej rodzinie nic się nie zmieniło, tam, nic się nie zmienił. No, oni w tym myśleniu już pozostali, prawda? Bo to dla niego to było najważniejsze, że babcia umarła jako niemiecka kobieta. Nie wiem, co to znaczy, prawda? Jak umiera niemiecka kobieta, austriacka, polska, taka, owaka kobieta, prawda? Inaczej. Mówił pan właśnie, że ten język, opisuje pan tę historię rodziny, spokojnie, zdystansowany. Myślę, że tutaj też z perspektywy właśnie jest to też odczuwanie, jest to taka, no nie ma jakby w tych książkach, jest jakby też ten dystans, ale opowiada pan jakby prywatne historie, a nie ma w nich takiego ekshibicjonizmu. Tak jak pan mówił, zbiera pan jakby fakty,
zbiera pan dokumenty, ale zbiera też pan także fotografie. Tak. Te fotografie odgrywają ważną rolę w pańskich książkach. W tekście będą różne funkcje. Są nie tylko ilustracją, ale i medium pamięci. Początkiem domysłów, to z nich wysuwane są historie. Choć to chyba banalne i dosyć częste skojarzenie, ale użycie fotografii w tekście przywodzi na myśl powieści innego pisarza, lubianego właśnie w Polsce, piszącego po niemiecku, Wiedzie Sebalda, autora m.in. powieści Austerlitz, Wyjechali czy Pierścienie Saturna. Czy zgodziłby się pan z takim porównaniem i jakie znaczenie ma dla pana i pańskiej pracy na fotografii? No wie pan, no bardzo chętnie się zgadzam, bardzo dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że ja takim wielkim nie jestem jak Sebald. Też jest moim ulubionym pisarzem, Wiedzie Sebald, prawda? Ale tutaj jest, to jest dla mnie wielki zaszczyt, prawda? A fotografia dla mnie ma wielkie znaczenie. Ja z góry powiem, że ja jestem katastrofalnym sam fotografem. W ogóle nie umiem. Nigdy nie umiałbym, nie będę umiał. Ale fotografia ma dla mnie duże znaczenie z różnych powodów. Po pierwsze, że właśnie ja, jak tutaj na przykład na okładce, prawda, widzę, mam takie zdjęcie. Troje dzieci w ogrodzie, którzy hajlują. Prawda? Więc ja się zastanawiam, skąd się dowiezie. Prawda? Potem odwracam tą fotografię, widzę tylko rok 1932. No dobra, mamy austriackie dzieci w ogrodzie, świetnie ubrane, przypuśćmy, że to jest niedziela, prawda, bo wszyscy mają takie bardzo świąteczne jakby ubranie, więc na pewno rodzice mówili, nie ubrudź się, prawda, nie siadaj na trawie, prawda, bo masz białe jakieś tam spodenki, a hajluj. Więc tutaj zaczynam myśleć o tym, prawda, i tutaj ta fotografia zaczyna mówić do mnie. I ja potem się zastanawiam i zaczynam też szukać ślady, prawda, kim są te dzieci. Kiedy ja na przykład tutaj pisałem tą książkę, jeszcze nie wiedziałem, teraz już wiem, kim one są. To nie jest moja rodzina, to jest bardzo bliski dziad, a przyjaciel mojego dziadka. Prawda? Tutaj znowu nie jest taki przypadek, prawda, że to jest blisko rodziny jednak i hajlują te dzieci. Prawda? I tak bardzo często jest, że ja wezmę fotografię i potem zaczyna ta fotografia do mnie mówić, prawda, ja ją oglądam. I są przypadki, kiedy ja się mylę. Wie pan, bo to interpretacja fotografii to jest bardzo jakieś bardzo niebezpieczne, prawda? Popatrzymy na fotografię i myślimy, o, już wiem, co to znaczy, prawda, kiedy to było, co to jest, a jednak nie, trochę inaczej to jest. Więc tutaj też ja od czasu do czasu się pomylę, ale jednak ta fotografia jest dla mnie bardzo ważna. Właśnie wracając teraz do tekstu o moim dziadku, prawda, najpierw była to ta fotografia, która pokazuje mojego dziadka jako więźnia w Norymberdze, prawda. I z tym się zaczęło. Ja patrzyłem na niego, patrzyłem na tego człowieka, tutaj ma te blizny, prawda, od pojedynków, bo on był w tej korporacji studenckiej i tak dalej. I tutaj ma ten żył doktor Rudolf Pass, prawda, jak normalny więzień. I patrzyłem na niego, na człowieka, którego tak dobrze znałem, bardzo kochałem, prawda, i sobie tutaj patrzy na mnie jednak zbrodniarz. I sobie myślałem, o tym chciałem pisać, prawda, i zacząłem. I to bardzo często właśnie tak jest. Może teraz posłuchajmy właśnie, jak tworzą się takie fotografie inspirowane zdjęciami. Poznamy właśnie warsztat, jak te historie same się rozwijają. Troje dzieci. Mylący obrazek. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że chodzi tu o całkiem banalną, niewinną scenę, którą z jakichś powodów powtórzono dwa razy na dwóch bardzo podobnych zdjęciach. Troje dzieci w wieku od mniej więcej 9 do 14 lat w ogrodzie. Dwie dziewczynki i chłopiec, przypuszczalnie rodzeństwo. Chłopiec wydaje się najmłodszy. Starsza dziewczynka siedzi na leżaku, dwoje pozostałych stoi przykładnie obok. Jedyna możliwość siedzenia przysługuje przecież najstarszemu.
Cała trójka jest odświętnie ubrana. Chłopiec ma na sobie białe krótkie spodenki, pięknie odprasowane oraz białą koszulę, a nawet krawat albo chustę. Dziewczynki włożyły białe sukienki. Mimo że najwyraźniej jest ciepło, może nawet upalnie, dzieci mają na nogach buty i pasujące do ubrania białe skarpetki. Jest niedziela albo jakiś inny szczególny dzień, a rodzice stosownie do tej okoliczności je wypucowali. Na pewno zanim wypuszczono je do ogrodu, zostały pouczone, żeby nie ubrudziły w zabawie pięknych ubrań. Ustawiły się przed altaną z dzikim winem, która być może ocienia wejście do domu. Widać tylko fragment muru i jedno okno. Ubrania dzieci oraz całe otoczenie pozwalają się domyślać dobrobytu. Pachnie to mieszczaństwem, być może małomiasteczkowym. W każdym razie to tak wygląda. Można by nawet mówić o idylii, gdyby nie pewien detal, który od razu rzuca się w oczy. Na jednym ze zdjęć chłopiec pręży się w wojskowej postawie, lewą rękę prostuje wzdłuż szwu spodni, a prawą unosi do góry. W hitlerowskim pozdrowieniu. Dziewczynki zdają się na to nie zważać. Na drugiej, prawie identycznej fotografii wszyscy troje wznoszą ręce w hitlerowskim pozdrowieniu, także siedząca dziewczynka. Nie wiem, kim są te dzieci. Zakładam jednak, że z kręgu najbliższej rodziny mojego ojca, ponieważ obie fotografie znalazłem w spuściźnie po stryjecznym dziadku, bracie dziadusia. Nie potrafię jednak przydzielić dzieci do konkretnej rodziny. Kolekcjonowanie starych fotografii ma to do siebie, że bywa często frustrujące, przede wszystkim wtedy, gdy nie można zidentyfikować jednoznacznie wszystkich uwiecznionych na nich osób, zwłaszcza kiedy zdjęcia nie są opisane. Ale fotografie historyczne stwarzają także okazję do bardziej intensywnego rozpatrywania przeszłości, do przypuszczeń i spekulacji. Może to być bardzo zajmujące i ciekawe, czasami nawet bolesne. Kim są te osoby? Gdzie zrobiono zdjęcia? Brak jakichkolwiek wskazówek. Na odwrocie nie ma żadnych imion, żadnych adnotacji co do miejsca. Widnieje tylko napisana ołówkiem data. 1932. Dzięki niej zdjęcia są niesłychaną rzadkością. Widok dzieci, które już w 1932 roku oddają hitlerowskie pozdrowienie, nie był czymś codziennym. W każdym razie nie w Austrii. Ruch narodowo-socjalistyczny w 1932 roku nie był jeszcze wprawdzie zabroniony. Zakaz wydano dopiero w następnym roku, 1933, w czerwcu, a przyczynił się do tego terrorystyczny atak nazistów na chrześcijańskich gimnastyków w Kremlu. Długo jeszcze nie będzie to jednak powszechny zwyczaj. Wtedy do narodowego socjalizmu raczej nikt się tak otwarcie nie przyznawał. W rodzinie ojca było inaczej. W 1932 roku ojciec zgłosił się w Gracu do SS, a rok wcześniej, prawie równocześnie z dziadkiem, wstąpił do NSDAP. Inni członkowie mojej rodziny także byli już wtedy zdeklarowanymi nazistami, co oczywiście w naturalny sposób rzutowało na dzieci. Nic więc w tym dziwnego, że trójka dzieci, które widzimy na zdjęciu, popisuje się w ten sposób. Nie robią tego z jakimś szczególnym zapałem, są na to za małe. Należy raczej przyjąć, że niemieckim pozdrowieniem, jak nazywano ów hitlerowski gest w odpowiednich kręgach, chciały się przypodobać fotografowi i innym obecnym, jak to dzieci. Ale żeby wpaść na ten pomysł, musiały to oczywiście przedtem widywać. Pośród zdjęć, które znalazłem po śmierci stryjecznego dziadka, jest wiele fotografii dzieci, jednak nie tych trójka. Można więc przypuszczać, że chodzi o dalszych krewnych. Tylko dlaczego przechowywano te fotografie? Nie ma wątpliwości, że z powodu owego gestu. Dziadka cieszył z pewnością widok trójki dzieci, które już w 1932 roku umiały oddać hitlerowskie pozdrowienie. Taka miła pamiątka. Czyż te dzieciaki nie są słodkie? Pozostaje pytanie, gdzie powstały zdjęcia? Na pewno w prywatnym ogrodzie, gdzie można się było bezpiecznie skryć przed spojrzeniami obcych. Jednak takimi gestami chciano również celowo prowokować, zwłaszcza publicznie. Patrzcie, jesteśmy nazistami i wcale nie boimy się tego okazywać. Czy wychowywane w takim środowisku dzieci oddawały hitlerowskie pozdrowienie także w szkole? Już w 1932 roku? Nie można tego wykluczyć. Ciekawe byłoby się dowiedzieć,
na kogo wyrosły te dzieci. W 1938 roku starsza z dziewczynek musiała już być prawie dorosła. Chłopiec jeszcze małoletni, jednak w sam raz do Hitlerjugend. Czy później, jeśli mieszkał w Austrii, został powołany do wojska? I czy stał się oprawcą, jakich było już kilku w rodzinie? Przypuszczalnie nigdy się tego nie dowiem. Pozostaje niepewność i jak często w takich przypadkach więcej pytań niż odpowiedzi. Zachodzi więc pytanie, czy nie było, czy nadal nie ma więcej takich zdjęć z pierwszych lat austriackiego nacjonalizmu, których nie wystawia się na widok publiczny i przechowuje się ze wstydem w pudłach i albumach. Wspominał Pan, że na okładce wydania austriackiego, ponieważ jest to drugie zdjęcie, tak, oczywiście, jak najbardziej, prośba. To nie ma przeciwu. Tak, na austriackiej okładce jest to drugie zdjęcie, gdzie tylko chłopak chętny. Więc tutaj są dwie, proszę? Czy to jest autocenzura? Nie, no właśnie powiem. Chyba nie. Więc tutaj są dwie interpretacje są możliwe. No bo ja ich pytałem, dlaczego byście wybrali to zdjęcie, a nie drugie zdjęcie, prawda? Bo są prawie identyczne, tylko właśnie ten gest jest. Więc oni mi mówili, a wiesz, graficznie to nam się wydawało jakieś ciekawie. Więc ja grafikiem nie jestem, więc tutaj nie będę się wypowiadać na ten temat, prawda? Bardzo możliwe, nie wiem. Może tutaj są graficy, prawda, między nami, to mogą patrzeć na to i mówić, tak, mają rację, to jest stanowcze lepsze zdjęcie naprawdę. Prawda? Ale jest oczywiście też druga, przyznam się, złośliwa interpretacja, prawda? Tutaj teraz kalend miasto własne. A może ktoś sobie powiedział, a słuchajcie, to może wystarczy się ten chłopak. 30% Austriaków, czyli tutaj symbolicznie, prawda, to starczy, nie trzeba 100%. Też jest taka możliwość. Czy mógłby Pan tylko powiedzieć, czy mam na swoim archiwum zdjęcia z Lublina, z terenów lubelszczyzny? No, ja kiedyś tam parę lat temu w Wiedniu kupiłem takie zdjęcie, to były takie, tam w kopercie były te zdjęcia i miałem szczęście, bo tam właściciel w ogóle nie wrócił uwagi, co jest na tych zdjęciach. Ja od razu widziałem, że tam są Żydzi, prawda, ponoszą opaski. Więc pytałem, ile to kosztuje te zdjęcia. Tam nic nie kosztowało. Były jakieś 20 tych zdjęć. I ja potem spróbowałem, co ja zawsze robię, ustalić, gdzie to zostało zrobione. One są tutaj częściowo opublikowane w tej książce. I ktoś mi powiedział, że prawdopodobnie to jest gdzieś w okolicach Lublina. Nie wiem, do tej pory ja nie ustaliłem, ale ja bardzo chętnie tutaj przyślę w lepszej jakości oczywiście, bo tutaj to jest marnie, prawda? Bo te zdjęcia jednak pokazują, jak wtedy to jeszcze było getto, nie było, prawda? Bo noszą jeszcze opaski, prawda? Ale jak ten świat wygląda, prawda? I znowu, kto to zrobił, te zdjęcia? No przypuszczalnie jakiś oficer, czy jakiś żołnierz, Wehrmacht, na pewno, prawda? Bo jakiś inny to chyba nie. Potem zebrał ze sobą te zdjęcia, potem ktoś sprzedawał do antykwariatu, prawda? I całe szczęście, ja miałem szczęście, że ten antykwariusz nie specjalnie nie patrzy na te zdjęcia. A co tam jakieś nieznani ludzie, co tutaj wielki biznes tego nie będzie, prawda? Wsadzę do koperty i ja przypadkiem właśnie znalazłem i sprzedałem ich, prawda? Śmieszną cenę. Te zdjęcia są w książce Dlaczego rozstrzelali Stanisławów? Jest to książka w poprzedniej książce, nie w tej najnowszej. Rozmawialiśmy właśnie o przestrzeni, o fotografiach, czyli jakby o takich stałych tematach, które Pana intrygują. Natomiast w tej najnowszej książce, Topografia pamięci, pojawia się nowy wątek, który mnie bardzo zaciekawił. Chodzi mi o właśnie tekst w tej książce Pamięć w społeczeństwie zróżnicowanym. Punktem wyjścia jest następujące wydarzenie. Niedawno został Pan zaproszony do jednej ze szkół w Austrii. Takie spotkanie z młodzieżą. Czytał Pan fragmenty swoich książek, opowiadał o historii swojej rodziny, ale większość słuchaczy i słuchaczek miała tak zwane, to się w Niemczech mówi, tło emigranckie.
pracujących Czechów. Czyli byli oni potomkami jakby kolejnym pokoleniem migrantów, którzy już tutaj urodzili się, to właśnie w Austrii, czy w Niemczech właśnie mają tą austriacką socjalizację, ale nie przeszłość. I stawia Pan w tym tekście ważne i bardzo aktualne pytania o pamięć w kontekście zmieniającego się społeczeństwa. Właśnie o jakby niewiedzę naszą, niewiedzę właśnie w sferze publicznej, jakie historie przynoszą ze sobą ludzie z różnych krajów, którzy są częścią austriackiego społeczeństwa. Właśnie pytania, jest taka refleksja o tym, jak pamięć się zmienia, pamięć o zagładzie. Właśnie historia pańskiej rodziny była niegdyś taka symptomatyczna dla całego pokolenia jakby Austriaków. I na ile jest ona uniwersalna? Jak te procesy mogą zmieniać nasze rozumienie pamięci? Może tutaj tak trochę prowokacyjnie powiem, że na ile jest nam potrzebna ta pamięć? Na ile odchodzą tacy potencjalni odbiorcy? Nadchodzą pokolenia o zupełnie innym bagażu kulturowym. Nie, no oczywiście to nie ulega wątpliwości, prawda? Jak teraz przychodzą ci uchodźcy, powiedzmy, ze Syrii, prawda? Dla nich ta moja pamięć zupełnie w ogóle nic nie znaczy, prawda? Bo oni mają jakąś inną historię i oni to przyniosą zupełnie inne jakieś tam... W głowach mają inną historię, prawda? Babcia im tam opowiadała, nie wiem o czym, prawda? My to właśnie nie znamy, prawda? Ja tutaj właśnie pamiętam taką rozmowę z takim chłopakiem, który mi powiedział, coś tam mówił o wielkim głodzie gdzieś w tych krajach, o którym ja w ogóle pierwszy raz słyszałem, prawda? I ze wstydem się przyznałem, że w ogóle o tym nic nie wiem, prawda? Przecież to jest to samo, co ten wielki głód na Ukrainie. Ja to pamiętam, kiedy myśmy pierwszy raz się dowiedzieli o tym, prawda? Bardzo późno myśmy się dowiedzieli o tym, prawda? Myśmy to tym się nie zajmowali, prawda? A to już jest nasza historia, prawda? Bo to jest Europa. Tutaj to jest europejska historia, prawda? I to było nam zupełnie obce, prawda? To nas nie obchodziło, prawda? Chociaż to było też na tych terenach, był austriacki, prawda? Bo jednak Galicja, prawda? Więc to nasze tereny, prawda? To jest nasza historia i tutaj nagle my udajemy, że to nas nic nie obchodzi, prawda? Że to jest to nie moje, prawda? To, ale teraz to już się nie da, prawda? Ja mówiłem, że wykładam teraz w Grazu, mam tam 16 tych dziewcząt, którzy siedzą, patrzą na mnie, prawda? Co ja mądrego tutaj powiem, a troje z nich, one mają takie tak zwane właśnie pochodzenie arabskie, prawda? Arabskie. Też tak wyglądają, prawda? Śliczne. Ale zupełnie jakoś, jak ja mówię i jak ja opowiadam coś, to ja sam sobie pytam, czy oni w ogóle kojarzą to, prawda? Czy w ogóle to ma jakieś znaczenie dla mnie, prawda? I słusznie, prawda? Bo to oni zupełnie inni jakieś ciężary tutaj przynieśli, prawda? Inną pamięć mają, prawda? Ja nie wiem, jak oni świetnie mówią po niemiecku, lokalnym akcentem, na pewno tutaj już się urodzili, prawda? Więc tutaj coś tam wiedzą na ten temat, prawda? Ale jednak mają inną historię, mają też inną pamięć, mają inną narrację historyczną, prawda? I tutaj zdajemy sobie sprawę, że ten świat coraz szybciej się zmienia, prawda? Coraz więcej tych ludzi tutaj przyjeżdża, prawda? Czy uciekają stąd i no dobra, możemy powiedzieć, zamykamy drzwi, prawda, a mamy z głowy ten problem. No to moim zdaniem to jest trochę jak ten Trump, prawda, chce budować taki mur w Meksyko, do Meksyko, prawda. To jest trochę takie infantylne myślenie, moim zdaniem, prawda. Budować mury, to przecież historia nas uczy się to niewiele da, prawda. To może kosztuje i to może brzydko wygląda, prawda. To jest trochę jak ta żelazna kurtyna, prawda? Przecież to też to nam nic nie da. Nie, trzeba się pogodzić z tym, prawda? Że ten świat się zmienia, że ta Austria się zmienia, że mamy coraz więcej tych ludzi i tutaj z tym problemem trzeba coś robić. I tutaj też nasze myślenie chyba trzeba zmienić trochę, prawda? I pytać ich, skąd ty jesteś, prawda?
A co się stało w twojej rodzinie, prawda? A co twoja babcia ci opowiadała? To moim zdaniem to jest naszym zadaniem. Też takim wyzwaniem dla całego społeczeństwa. Może zanim tutaj oddamy głos publiczności, z pewnością jest wiele pytań, chciałam na koniec zapytać o następującą rzecz. No, nie sposób odnieść się do wydarzeń z ostatnich dni. Raptem kilka dni temu, na początku kwietnia, 2 kwietnia, opublikował Pan w austriackim dzienniku Standard artykuł, w którym mówi Pan o Pani Heidi, jaka dała się na Pana w polskiej prasie prawicowej, po tym jak moderował Pan rozmowę z Adamem Michnikiem w Wiedeńskim Teatrze Błok Teatra. I ten tekst w tłumaczeniu opublikowała również kilka dni temu Gazeta Wyborcza. Tego typu, myślę, że wyzwisk, no nie ma co komentować i szkoda na Ninezu. Mam nadzieję, że teraz podróżując po Polsce jest Pan w takim długim turnę po Poznań, Gocław, Warszawa i inne miasta. Lublin jako ostatnia stacja. Myślę, że widzi Pan tutaj grono czytelników i wielbicieli. Ale w tym chciałam się odnieść, bo w tym artykule wspomina Pan na koniec ironicznie o nieznanej do tej pory, właśnie Pan używa tego sformułowania, ciemnej plamie w życiorysie. Wspomina Pan, że w roku 67, podczas wojny sześciodniowej, udał się Pan jako ochotnik do Izraela na kilka miesięcy. I chciałam się zapytać, jakie ma Pan wspomnienia z tego czasu? Ponieważ no, wydaje mi się, że rzeczywiście Pana burzliwa młodość tutaj, nie tylko Izrael, ale sama ta podróż do Warszawy w latach najgorszego komunizmu. Tutaj właśnie w książce Topografie Pamięci wspomina Pan tą pierwszą podróż do Warszawy z wszytymi pieniędzmi w palto. Cała ta, jak jeszcze tutaj wspomina Pan, że w trakcie studiów w Wiedniu był Pan też w kontakcie z komunizującymi studentami. Cały taki burzliwy, że tak powiem, życiorys, który nadaje się na film akcji. Skąd taka odwaga, taka ciekawość świata? To nie dużo trzeba odwagi. Trzeba raczej głupoty. Bo ja wtedy byłem młody, byłem w ogóle lewicowym wtedy studentem, ja byłem trockistą. Ale to nic nie ma wspólnego z tą podróżą do Izraela. Ale pamiętam, ja miałem bliskiego przyjaciela żydowskiego pochodzenia, z którym do tej pory jestem zaprzyjaźniony. I on mi powiedział, słuchaj Martin, tam wybuchła wojna, trzeba ratować Izrael. Dobra, to ja sobie zgodziłem. I poszedłem, tam była jakaś organizacja żydowska studencka. No i tam oni myśmy ochotnicy, no to była taka, powiedzmy, krótka kolejka, prawda, którzy się zgłosili. Ja znam tej kolejki, a to ten mój przyjaciel mnie pyta, a Martynie, co ty mówiłeś tam rodzicom, że teraz jedzie do Izraela? W tym czasie jeszcze wojna tam była. Co ja powiedziałem, co ty zwariowałeś? Ja nie jestem wariatem, prawda, nic nie mówię. Bratu powiedziałem i to wszystko. To on mówi, ja też nie, słuchaj, ja teraz pójdę do domu i im powiem, a ty zostań w tej kolejce. No, muszę powiedzieć, że ja zostałem w tej kolejce, on już nie wróci. Ja pojechałem do Izraela, cztery miesiące tam pracowałem, więc tutaj wsiadłem do jakichś wielkich przygód, prawda? Oczywiście, no była wojna tam, widziałem tam nieprzyjemne rzeczy, ale to do mnie się o to. I potem wróciłem do Polski, bo miałem stypendium w tym czasie do Polski, więc ja wracając z tego Izraela, jak zaczyna się tutaj rok akademicki, ja prawie bezpośrednio z Izraela, tylko zmieniłem paszport, na to, bo miałem wizę izraelską w moim paszporcie i sobie myślałem, a to może się tak niepraktycznie teraz ta wizę izraelska w tym czasie. Już coś tam słyszałem, że w Polsce Izrael, prawda, i sionistyczne jakieś państwo, to może kojarzy się. No dobra, zmieniłem paszport, tutaj wróciłem do Polski i zakładam się, że ja w tym czasie byłem jedynym ochotnikiem izraelskim, który studiował
na Warszawskim Uniwersytecie. Zwróciłem im uwagę teraz, bo to naprawdę oni się nie dowiedzieli. Ubecy nigdy się nie dowiedzieli o tym, prawda? Więc dumny jestem z tego, więc... Ale teraz, jak właśnie miałem tą dyskusję z Michnikiem w Wiedniu, prawda? Nagle w tej prasie prawicowej znowu stałem się synem zbrodniarza wojennego, prawda? Krwawego. Ja sobie myślę, a cholera, jednak dowiedzieli się o tym, prawda? Całe życie spróbowałem to ukryć, prawda? A nie, a tutaj jednak wyciągają. Więc na wszelki wypadek zwróciłem też uwagę na ten drugi fakt, prawda? Żeby już nie musieli się tutaj wychylić, prawda? I gimnastykować, czyli szukać. Nie, to od razu powiem.